sponsorem programu są Militaria.pl. Partnerem kanału jest wydawnictwo Bellona. Odcinek ten powstał dzięki wydawnictwu Mando. Część osób uważa go za zbrodniarza, a część za bohatera. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na materiał o osobie znanej jako Abu Azrael. Wielu z Was na pewno kojarzy wielkiego Irakijczyka, który odgrażał się członkom tak zwanego Państwa Islamskiego. Osoba ta znana jest pod wieloma pseudonimami, takimi jak choćby Rambo, czy też Abu Azrael, które w języku arabskim oznacza ojca anioła śmierci. Tak naprawdę osoba, o której jest ten materiał, nazywała się Ajub Faleh al-Rubaye. Rozgłos dały mu głównie wpisy, zdjęcia i nagrania w mediach społecznościowych. To właśnie dzięki tym mediom na ulicach irackich miast traktowany był niczym gwiazdor, a on sam balansował często na granicy kiczu i karykatury, często wykrzykując groźby pod adresem Daesh, czyli organizacji, które w krajach zachodnich znane jest pod nazwą ISIS. Abu Azrael stał się za pomocą mediów ikoną popkultury, głównie w krajach arabskich, jednak co warto podkreślić, narosło wokół niego mnóstwo mitów, które niejednokrotnie sam podkreślał. Nie są znane wszystkie szczegóły dotyczące życia irackiego Rambo, jednak wiadomo, kiedy rozpoczął swoje działania i jaki był ich charakter. Żeby to zrozumieć, trzeba zdać sobie sprawę, że w Iraku istnieje od wielu lat konflikt pomiędzy wyznawcami odłamów islamu, czyli szyitami i sunnitami. Saddam Hussein był sunnitą i pomimo trzymania porządku pomiędzy poszczególnymi odłamami, był znany nie tylko z niechęci, ale często i z wrogości do szyitów. Oprócz praktyk takich jak zakaz obchodzenia świąt szyickich, dochodziło do aresztowań, tortur, a nawet egzekucji na tle wyznaniowym. Wszelkie próby protestów były skutecznie zławione i brutalnie rozprawiano się z najbardziej aktywnymi przeciwnikami Husajna. Po obaleniu Husajna w 2003 roku nastąpił bałagan. Pojawiały się zamachy wymierzone nie tylko w wojska koalicyjne, ale także w wyznawców przeciwnego odłamu islamu. To właśnie wtedy także zaczęły powstawać szyickie ugrupowania, a jednym z nich była Armia Mahdiego, czyli ugrupowanie dowodzone przez Muqtada as-Sadra. Co ciekawe, chociaż Muqtada as-Sadr był poszukiwany przez Amerykanów pod zarzutem prowadzenia działań terrorystycznych i wyznaczona była nawet za niego nagroda, to stworzona przez niego grupa nie była typową organizacją terrorystyczną. Co więcej, to właśnie jego ugrupowanie stało za atakami na kompleks budynków administracyjnych w Karbali, o którym opowiedziałem w jednym z poprzednich odcinków. Jego ugrupowanie przypominało połączenie prywatnej armii i prywatnego państwa, które różniło się choćby od poszukiwanego Abu Musawa az-Zarqawiego, którego celem było zaprowadzenie ślepego terroru. Czemu mówię o grupie as-Sadra? Otóż w niej swoje pierwsze kroki stawiał właśnie Abu Azrael. Ciekawostką jest fakt, że Abu Azrael w tamtym czasie także był poszukiwany przez amerykańskie wojsko. Nie wiadomo nic właściwie o okresie jego działalności w grupie Muqtada as-Sadra aż do 2015 roku. To właśnie w 2015 roku stał się bardziej rozpoznawalny, dzięki swoim publikacjom w mediach społecznościowych, które pokazywały, jak rozprawia się z członkami tzw. Państwa Islamskiego. Tu warto podkreślić, że wbrew powszechnym opiniom, Rambo nie działał sam i był częścią większej organizacji. Dowodził grupą nazwaną Brygadą Imama Alego, która była częścią Sił Mobilizacji Ludowej i została utworzona najprawdopodobniej wiosną 2014 roku. Co ciekawe, na części sprzętu Abu Azraela dostrzec można logo nawiązujące do brygady Hezbollahu, która jest prywatną milicją i działa na terenie Bliskiego Wschodu, m.in. wokół rzek Eufrat i Tygrys. Sam Rambo wspomniał o tej organizacji podczas rozmowy z dziennikarzami z Francji. Należymy do brygady Imama Alego. Trenowaliśmy w Libanie z Hezbollahem, później w Iranie. Swoje umiejętności doskonaliliśmy przez lata na ulicach Iraku. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, ale brygada Imama Alego, którą w tamtym czasie dowodził Abu Azrael, przypomina pod wieloma względami rosyjską grupę Wagnera. Oczywiście jest to dostosowywane do warunków Bliskiego Wschodu, jednak nie można zapominać, że jest to grupa najemna, w dużej mierze finansowana przez rząd w Teheranie. Sama grupa z jednej strony wykonuje zadania zlecone właśnie przez władze w Teheranie, za co otrzymuje fundusze, uzbrojenie i możliwość szkolenia z irańskimi siłami specjalnymi Al-Quds, natomiast z drugiej strony współpracuje z szyickimi duchownymi. Warto też podkreślić, że Brygada Imama Alego nie jest jedyną tego typu grupą, która działa na Bliskim Wschodzie.
Wracając jednak do samego Rambo, to wykonywane zadania jego grupy nie są do końca tak czyste, jak przekazywane w mediach społecznościowych czy w niektórych portalach. Mnóstwo kontrowersji budzi nie o tyle brutalne traktowanie członków Daesh, ale robienie z siebie niemal bohatera i pojedynczego wyzwoliciela w postach udostępnianych na Facebooku, Twitterze czy Instagramie. Nie bez znaczenia jest także szyickie wyznanie Abu Azraela, które pozostawiają głęboką szramę na niemal bezskazitelnej osobie, za jaką uchodzi w wielu kręgach. Na profilowych kontach mnóstwo jest zdjęć i nagrań walk brygady z ISIS, czy wręcz teatralnych wystąpień w celu nabicia oglądalności, jednak brakuje słów o zbrodniach, jakie popełnił na sunnitach, choćby w drodze na miejsce nagrań. Abu Ali, sunnita z Tikritu, który uciekł wraz z rodziną do kurdyjskiego Irbilu, tak wypowiedział się o Abu Azraelu i dowodzących tego typu grupami. Wszyscy wiedzieli, że tacy jak Abu Azrael nie będą pytali, czy ktoś popierał Daesh, czy nie. Nie wyobrażałem sobie życia pod panowaniem szyitów. Oni oprócz wojny z dżihadzistami załatwiali swoje porachunki z sunnitami. Grabili, palili i rabowali. Na to wszystko była cicha zgoda i Bagdadu, i Zachodu, który chciał mieć spokój z państwem islamskim i nie interesował się losem rodzin takich jak moja. Nawet walczący z Daesh Kurdowie mieli żal o plądrowanie wiosek. Można byłoby uznać, że to bezpodstawne oczernianie sunnity wobec wyznawcy wrogiego odłamu islamu, jednak na zbrodnie choćby Abu Azraela jest wiele dowodów. Doskonałym przykładem były udostępnione na Facebooku nagrania, które trafiły na Facebooka mocno ocenzurowane. Na nagraniach widoczne są drastyczne sceny wykonywane na mieszkańcach, takie jak wleczenie przywiązanego do samochodu mężczyzny, rozstrzeliwanie, czy ujęcie, na którym widać półprzytomnego człowieka z raną brzucha, którą wgryza się pies. Filmiki dokumentujące zbrodnie wojenne na cywilach w Tikricie, na których można zidentyfikować grupę dowodzoną przez Rambo, to jedynie część bestialskich praktyk. Tego typu zbrodniami zainteresowała się organizacja Human Rights Watch. W swoich raportach przedstawiła dokładnie zbrodnie ugrupowań najemnych z Bliskiego Wschodu, łącznie z brygadą imama Alego. Raporty te oparto nie tylko na zeznaniach miejscowej ludności, ale także na rozmowach z dowódcami batalionów szyickich, a także kurdyjskimi działaczami politycznymi. Joe Stork, który jest zastępcą dyrektora do spraw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej w Human Rights Watch, tak wyraził się o całej sytuacji. W części przypadków śmierć cywilów powiązana jest z ich pochodzeniem. Dopuszczano się zabójstw, porwań i zniszczenia mienia na dużą skalę przy całkowitej bezkarności. Do jeszcze większego ludobójstwa niż w Tikricie doszło w mieście Tuz Hurmatu pod Kirkukiem. Po wzięciu 150 sunnickich mężczyzn w bestialski sposób zamordowano 30 z nich. Resztę torturowano i okaleczano. Oprócz tego dochodziło także do ataków na pojedyncze osoby, które zostały zamordowane tylko dlatego, że byli sunnitami. Doskonałym przykładem jest tu sytuacja z 16 marca 2015 roku, kiedy to zginął policjant. Został on zastrzelony przez napastników, którzy poruszali się pojazdem bez numerów rejestracyjnych. Co ciekawe, sprawę tą zamieciono pod dywan, a oficjalnie policjant ten został zastrzelony, ponieważ był członkiem ISIS. W kwietniu 2015 roku ugrupowania takie jak to należące do Abu Azraela zostały uznane przez rząd i od tej pory podlegają irackiemu dowództwu. Oczywiście oficjalnie nadal są to bojówki tzw. rebelianckie. Jak się okazało, nie miało to wpływu na dalsze działania ugrupowań i nadal robiły one to, co chciały wobec sunnickiej ludności cywilnej. 18 października 2015 roku w Tuz Hurmatu uzbrojeni mężczyźni na motorze zastrzelili 25-letniego Saddama Abdullaha. Sprawy nie udało się ukryć, ponieważ relacjonował ją miejscowy dziennikarz, jednak władze nie zrobiły zupełnie nic w tej sprawie. Szczególne poruszenie nastąpiło po udostępnieniu nagrania, w którym Rambo rąbał siekierą jeńca. Tłumaczył, że jeniec ten był bojownikiem tzw. państwa islamskiego, jednak spadła na niego fala krytyki, ponieważ nie posiadał dowodu, że nie był to sunnita. Tak naprawdę do tej pory nie wiadomo, kogo Izraelczyk porąbał na wizji w ten sposób. Oczywiście sam Abu Azrael w mediach brylował jako osoba nieskazitelna. Przedstawiał siebie jako idealnego męża i ojca, a także twierdził, że jeśli kogoś zabija, to na pewno musiał być powiązany z państwem islamskim. Od pewnego czasu o działalności samego Rambo jest cicho i chodzą różne pogłoski. Część twierdzi, że zachorował i zostały mu usunięte operacyjnie części płuc. Część twierdzi, że zginął w jednej z bitew z ISIS. Jak jest naprawdę, tego na dzień dzisiejszy nie wiemy. Podobno niewiadomą jest liczba zabitych członków państwa islamskiego przez Abu Azraela i jego grupę. Na pewno jest to pokaźna ilość ofiar, skoro Rambem zainteresowało się ISIS. Jednak czy jest to 1500 osób, jak niektórzy uważają? Niestety nie sposób to sprawdzić. Brygada imama Alego, chociaż oficjalnie jest uznana za grupę rebeliantów, to działa na zlecenie rządu. Jest zaopatrywana i opłacana bezpośrednio skąd rządowych.
Główną różnicą pomiędzy grupą Wagnera a wyżej wymienioną brygadą jest stosunek sił do kraju, z którego pochodzą. Rosja bez grupy Wagnera nadal jest potęgą militarną, natomiast Irak bez ugrupowań najemnych nie miałby szans w walce z przeciwnikiem takim jak ISIS. Taki układ sił powoduje przymykanie oczu na zbrodnie wykonane na ludności cywilnej. Jakie jest Wasze zdanie o tym ugrupowaniu i samym Abu Azraelu? Napiszcie w komentarzu. Pragnę gorąco podziękować wydawnictwu Mando. Większość informacji tutaj zawartych pochodzi właśnie z książki tego wydawnictwa. Książka Prywatne Armie Świata autorstwa Zbigniewa Parafianowicza posiada niezwykle cenne informacje na temat kilku ugrupowań, w tym m.in. oprócz przedstawionej tutaj brygady znajdziecie informacje o działalności Grupy Wagnera, Akademii, a także kilka innych działalności najemników. Co ciekawe, sam autor od ponad 10 lat bada tego typu sprawy, także będąc na miejscu. Z mojej strony to wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że materiał się Wam podobał i zapraszam do subskrybowania kanału oraz dawania łapek w górę. Polecam także moją stronę na Facebooku, gdzie udostępniam różnego rodzaju ciekawostki. Dziękuję za wsparcie na Patronite. Do usłyszenia już wkrótce w kolejnym odcinku. Cześć! Sponsorem programu były militaria.pl.